Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam całą armię Paczola, nowych widzów, ludzi z antyporadnika części pierwszej, to będzie antyporadnik część druga. Gramy duo, część druga, no to we dwóch trzeba zagrać, prawda? Ze mną jest Molesta, cześć Molesta. Dzień dobry, dzień dobry. Molesty znacie doskonale z odcinku 1 na 1, ten odcinek ma ponad 20 tysięcy wyświetleń, super, dzięki, że wbijacie wyświetlenia. Dziękuję bardzo też za suby, jest prawie 6,5 tysiąca. Pod ostatnim filmikiem, który nagrałem, nie licząc gierek, było, nie wiem, 3 tysiące? 3200? Jeżeli wam się spodoba, sub, łapka w górę, dzwoneczek i komentarz. Bardzo bym o to prosił. Dołączcie też do Armii Paczola na Facebooku. To co, Molesta, zaczynamy, nie? No ba, pewnie, lecimy. Dawaj. Z tematem. Ale co my nagrywamy? Bo stary... No nagrywamy stary Antyporadnik 2. Antyporadnik 2, czyli drzewko jakieś musimy naruchać. Dokładnie. Najlepiej... Dawaj na park. Aha. Bo nie wiem, czy to drzewko będzie dobre. Jakieś bronie najpierw, no nie? Coś trzeba znaleźć. No, dlatego lecimy na willę po bronie. I na nowoczesny. Pierwsze leci na nowoczesny domek po bronie. Molesta, pamiętaj. Ja lecę na piwniczkę. Będziemy obok siebie. Ty, kto do ciebie już próbuje? Nie wiem, kto miał broń o tej godzinie. Biegnę do ciebie. Dobra, chodź, 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 Molesta. Spadłem znowu. Chodź za mną. Kurwa, spadłem. Ale tam ciebie w ogóle nie widać, ziomek. No wiem. Nie wiem, czy we dwóch się da. Na... Rzeszczyli? To ty? Tak, do typa strzelam jest na altance. O. O kurwa! Typ jest na altance, jak chcesz. Nie czekamy. Mamy strefy, ale możemy poczekać, aż typy będą wychodzić do strefy. I w plecy. To jest idealna kampa, stary. Biegnie na lewo na domki niebieskie. Widzę. Dostał 18. On nie wie skąd. Dwóch teraz ma... Ja idę po broń do skrzynki chyba. Żeby zobaczyć, gdzie oni się skipają. Są na dachu. I szukają nas, patrz. Szukają. Czekaj, czekaj, nie, nie wychodź, nie wychodź. Ja bym ci wyrzucił broń, bo mam M-kę, no nie? Albo kałacha zielonego ci mogę dać. Tylko nie wiem, czy nie spadnie na dół. Chyba, że od razu go łapiesz. Dawaj na szybko, na szybko. 3, 4. Mam. Nice. Dobra, biegną. Na drugi domek biegną. I tylko tak serią strzał i wiesz, i kucasz. Ja to nawet jak wstanę, stary, to zobacz, jak mnie widać. Dobra, nie trzeba wstawać nawet. No widziałeś? Na dachu jest. No. Szedł na dół. Czekaj, czekaj, nie strzelaj. Dostał serią, całą serią. Widziałem. Pobiłeś dobrze. Patrzę plecy, czy tam się nic nie dzieje. Co ty? Dobra, spadamy. Mam 10 ammo, masakra. To jest pozycjonowanie się przeciwko dwóm typom. Ohoho. Dobij go, kumpla. Albo zabij ich obydwu. Nice, dobrze. Szkoda, że nas, że ciebie zabili. Miałem tą właśnie pompę, człowieku, ona tu kurwa w ogóle damage'u nie ma. No. Niestety, nasz teammate padł.
kampa czasami jest nieidealna, bądź, ale da się na niej wygrać. Lecimy do strefy. Troszkę surowców. Dobra, i teraz pod drzewem wszystkich widzimy, więc pod tym drzewem możemy już zabijać. Tu się strzelam. Można zajść ich od pleców. Taktyka od pleców jest idealna. Teraz jest nasza kolej. Coś jest nie tak z granatami. Nie chcę się rzucać. Coś niestety jest nie tak z granatami. Dobra. Padamy. Dobra. Jesteśmy prawie w bezpiecznym miejscu. Niestety strefa nam nie dopisuje strasznie. No, dokładnie, dzień dobry. O, Molesta wrócił. Molesta taką akcję fajną walnę na ten antyporadnik teraz, że... Znaczy, widziałem jak fajnie uciekłeś tym. Typą, no? Się... No typką właśnie, uciekłeś tą bombą kinetyczną. W bok. Ładnie, ładnie. Graj, graj. Napierdalaj. Dobra, mam tu typów, których powinienem ominąć. Ale bardzo dużo komentarzy w pierwszym antyporadniku było: po co kampisz? Czemu kampisz? A tam było napisane: parodia. Parodia. Czemu kampisz? Jestem kampić. Już widzę idealne drzewo. Już biegnę na to idealne drzewo. O, dziękuję za suba. Ale teraz sobie lecą, bardzo ładnie. I czekamy. Czekaj. Jestem. Jak wygrać gierkę na FK? No wiesz, no, wtedy mogliśmy, w pierwszym antyporadniku mogliśmy się załatwić, zjeść kanapkę czy coś, teraz też tak można. Sześć osób. Coś cię trafił, czy...? Nie, spadłem z drzewa. Trzeba się uleczyć. Bierzemy broń z tumikiem, bo z kampy najlepiej się z takiej broni strzela. O, i tu mamy jakieś luta, możemy też go zabrać. Akurat biegniemy wzdłuż strefy, więc idealnie, tutaj ludzi nie powinno być. No już myślałem, że do tego krzoka wejdziesz. Przede wszystkim muszę wejść do strefy.
To oni nie do ciebie strzelali. Chyba nie. O, snajpereczka. I do tego domku tu się wbijaj. Nie, nie, nie strzelaj, wbijaj się do domku. O, mamy w domku strefę chyba. No taką na styk. Czekamy na rozwój sytuacji. Dają się na pompy chyba. Teraz możemy wkroczyć. Teraz możemy wkroczyć. Dawaj go. Ostatnia osoba. On nie ma strefy. Jest! Ten poradnik działa! Ten poradnik działa, molesta! To działa! Wygraliśmy! Zwycięstwo! Jesteśmy najlepszymi kuplami. Tak, pierdolę. Antyporadnik 2 rządzi. Zostawcie subka, łapkę w górę, dzwoneczek i komentarz, jeżeli wam się podobało. To była oczywiście parodia, więc nie bierzcie tego na serio. Można tak wygrać grę, jak widzicie. Można tak wygrać duo, składy, solo, wszystko. Ale to jest tylko parodia. Nie polecam tak grać, ponieważ to nas mało uczy. No niestety, no, mało wnosi do naszej gry. Pozdrawiam serdecznie, cześć.